Dzień dobry Państwu, witam. Staram się też otworzyć u siebie prezentację. Pewnie się zaraz zacznie. Dobra, proszę Państwa, witam Państwa na kolejnym spotkaniu, kolejnym webinarze. Dzisiaj mam zamiar porozmawiać na temat ziół na jesienne nastroje depresyjne, czyli chandra, nostalgia, depresja. Mamy listopad, więc jak najbardziej czas ku temu sprzyja. I jest w tej chwili w świecie epidemia depresji. Czasami nie jest to depresja sensu stricto, czasami jest to po prostu nastrój depresyjny, który jest za szybko zwany depresją, za szybko są wprowadzane leki. Może po prostu czasami mamy czas na jakieś refleksje. To jest właśnie taki czas listopada, grudnia, kiedy patrzymy na brak naszych bliskich, na to, że kogoś nam brakuje. To nie nastraja optymistycznie, nie nastraja pozytywnie i po prostu taki czas na refleksję, na wstrzymanie, na zatrzymanie też powinniśmy mieć, więc od razu na początku chciałem Państwu powiedzeć, że zażywanie leków przeciwdepresyjnych nie zawsze jest tak od razu potrzebne. Po prostu musimy sobie zdać sprawę z tego, że możemy mieć taki czas na zatrzymanie się i na refleksję. Depresja to jest poważna choroba oczywiście i ja nie lekceważę tej choroby, od razu Państwu mówię, bo to niestety ona bywa przyczyną nawet śmierci, samobójczej śmierci. Choroba ta ma wiele różnych objawów, takie osiowe to utrata radości życia, odczuwania przyjemności, myślenie pesymistyczne, depresyjne, apatia, ale też poczucie sensu życia, brak poczucia sensu życia. Choroba dotyka częściej kobiet, jest często przyczyną niezdolności do pracy, dlatego że w takiej już rozwiniętej depresji no, nas wszystko męczy. My się bardzo szybko męczymy i jesteśmy w stanie nawet wstać z łóżka, bo to już jest dla nas niesłychany wysiłek. Po prostu stajemy się bardzo słabi i bardzo trudno nam się wziąć do życia. Co poczynić w przypadku depresji? No przede wszystkim ja odwołuję się do stylu życia, bo jeżeli depresja jest rozwinięta, pacjent wymaga leczenia, farmakoterapii, no to już jest sytuacja, której styl życia nie ma tak ogromnego znaczenia, choć też ma. Natomiast w przypadku początku tej choroby, w przypadku nastrojów depresyjnych związanych z jesienią, z brakiem słońca, no to można stylem życia nadrobić wiele i można poprawić sobie nastrój chociażby stylem życia. Pierwsza sprawa to odpowiednie żywienie, będę o tym mówił. Aktywność fizyczna, do której Państwa namawiam. W czasie wysiłku fizycznego wydzielają się w naszym organizmie endorfiny, czyli substancje, które poprawiają nastrój. Radzę Państwu unikać w przypadku depresji alkoholu. Alkohol pogłębia tę depresję. Jeżeli jest ten czas w naszym życiu, to musimy też nauczyć się zarządzać stresem. W sposób mieć umiejętność odstresowania się, czy zrzucenia z siebie tych negatywnych emocji. Wysypianie się jest też bardzo ważnym elementem leczenia depresji, bo brak snu, tak zwana deprawacja snu, powoduje, że ta depresja się nam rozwija. No i słońce, jeżeli jest to słońce, nie jest go dużo w listopadzie i w grudniu, ale jeżeli jest, no to zachęcam Państwa do korzystania z kąpieli słonecznych. Co z diety? Bo zacząłem od diety. Okazuje się, proszę Państwa, że są badania naukowe. Jedna z grupa naukowców przebadała prawie 3,5 tysiąca Europejczyków w średnim wieku i okazało się na przykład z tych badań, że spożywanie odpowiedniej ilości, czyli wysokiej ilości owoców, warzyw i ryb obniża ryzyko wystąpienia depresji, natomiast spożywanie żywności przetworzonej, tzw. fast foodów, tą depresję kreuje.
Tu jest, różne są mechanizmy depresji po fast foodach. Część z nich jest takich, powiedzmy, obiektywnych. No, niestety fast foody bardzo tuczą. A co za tym idzie, no, nie wyglądamy zbyt okazale, czy też może akceptowalnie przez nas samych. I to o tym trzeba pamiętać. Więc dieta to ryzyko, to warzywa, owoce, ryby morskie. Ryby morskie mają dużo kwasów omega-3. A tutaj też, tutaj jedno z takich badań pokazało, że sprowadzenie kwasów omega-3, czyli te, które są zawarte w rybach morskich, ale też na przykład w oleju lnianym, hamuje czy wspomaga leczenie depresji. Dieta wspomaga leczenie depresji. Zresztą dieta w ogóle wspomaga leczenie wszelkich chorób. I tutaj jednym z takich badań, cytuję, to jest badanie z takiej publikacji, którą na końcu będę reklamował, mojej publikacji i pani profesor Iwony Wawer, profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, gdzie właśnie przytaczamy takie badanie, w którym mówimy, że wzrost poziomu tylko o 1% DHA, to jest kwas omega-3, wiąże się z ponad 1%, jest 50% zmniejszeniem objawów depresji. Więc naprawdę można nawet taką dietą bogatą w ryby morskie, bądź też suplementacją kwasu omega-3, można też w kapsułkach sobie stosować, możemy zmniejszać nasilenie depresji. Są też inne produkty spożywcze, takie na przykład, które są źródłami substancji o nazwie 5-hydroksytryptofan. To jest aminokwas, który jest prekursorem powstawania serotoniny. Serotonina, pewnie Państwo słyszeliście, ci, którzy mają depresję, ewentualnie mieli, na pewno wiecie o tym neurotransmitterze, czyli substancji, która znajduje się w przestrzeni synaptycznej. Synapsa to jest połączenie nerwu z nerwem, taka złączka, i tam się znajduje serotonina, która uczestniczy w transporcie przez te synapsy, czyli przewodnictwie synaptycznym. I brak tej serotoniny uważany jest przez większość psychiatrów za przyczynę depresji. Jest to też ta prawda, jest trochę kontestowana, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale jednak większość zdecydowana tutaj sugeruje, że tak właśnie wygląda. I więc ilość serotoniny jest bardzo ważna. Są zioła, nie tylko korzeń ženszenia, o którym tu wspomniałem, ale też inne, o którym Państwo, takie typowe substancje hamujące zwrotne wchłanianie serotoniny, czy zwiększające ilość serotoniny w przestrzeni synaptycznej, o którym będę zaraz mówił. Zatem dieta. Tutaj jeszcze ważna rzecz, ja bardzo wiele i bardzo często Państwu mówię o tym, aby wspomóc swoją dietę w błonnik. Zresztą ja to mówię za Światową Organizacją Zdrowia, która bardzo tutaj sugeruje włączenie błonnika w dietę. Fast foody nie mają błonnika, fast foody są wyzbyte z błonnika. Zatem pamiętajcie Państwo o błonniku. My mamy taką substancję, taki mamy preparat błonnikowy, który używamy często w naszym centrum, gdzie jest babka jajowata, skorupka babki jajowatej, nasiona otręby owsiane, błonnik z tych substancji, inulina. Po prostu my wspomagamy pacjentów takim preparatem, bo błonnik się sprawdza w wielu różnych sytuacjach, ale jak się okazuje, nawet sprawdza się w poprawie nastroju. I tu jest mechanizm pokazany, jak błonnik działa na poprawę nastroju. To jest taka właśnie tu tabela, taki schemat, który wykorzystuję w moich wykładach dla studentów, gdzie widzimy, że błonnik stymuluje produkcję bakterii probiotycznych, czy tych dobroczynnych bakterii. Te bakterie po pierwsze poprawiają profil cytokinowy, czyli zwiększa ilość się cytokin przeciwzapalnych, hamują się cytokiny prozapalne. Cytokiny to takie substancje, które służą jak tacy posłannicy w naszym organizmie, takie laufry, można powiedzieć, używając języka szachowego, czyli coś, co jest przekazywane, komórka przekazać komórce, ma te informacje, to przekazuje się przez cytokiny. I one tutaj się właśnie, ten profil cytokin przeciwzapalnych rośnie, prozapalnych spada. Bakterie probiotyczne także przekształcają 5-hydroksytryptofan, ten, o którym mówiłem poprzednio w przypadku źródeł tego tryptofanu, czyli sery na przykład, czy ryby, do serotoniny.
Bakterie probiotyczne stymulują tą przemianę. A wysoki poziom serotoniny, dopaminy, przestrzeni synaptycznej, to tam jeszcze drugi neurotransmitter, jest oczywiście konsekwencją tego, jest wzrost nastroju, poprawa nastroju. Oczywiście my mamy substancje naturalne i syntetyczne również, które hamują zwrotne wchłanianie serotoniny w przestrzeni synaptycznej. I taką substancją najbardziej w tej kwestii znaną jest ziele dziurawca. I o tym będziemy zaraz mówić. Ale jeszcze przedtem chciałem się odnieść w ogóle do tego, że depresja to nie jest przypadłość, która dotyczy XX czy XXI wieku. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo tutaj uwagę, kogo ja cytuję. Ja cytuję świętego Tomasza z Akwinu, czyli średniowiecznego filozofa, który już w czasie, w swoim takim wielkiej, potężnej publikacji Summa Theologica pisał o tych właśnie problemach terapia duszy i mówił tutaj przede wszystkim o pogorszeniu się nastroju, mówił o depresji tak naprawdę. Językiem obecnym byśmy nazwali to, o czym pisał, że pisał o depresji. I cóż tenże wielki filozof zaleca w przypadku tejże depresji? Sprawiać sobie przyjemności. Czyli przyjemności ciała. Mówimy tutaj o dobrym jedzeniu, które nam się podoba, no ale też musicie pamiętać, żeby nie słodkie, ale też cytuję właśnie takie jedno zdanie, że wino rozwesela serce. To też jest ciekawe. No oczywiście, proszę Państwa, uważajcie z tym winem, z ilością tego wina, ale przyjemności ciała to jest jedno, co możemy sobie tutaj zaserwować w celu poprawienia nastroju. No, nie należy z tym przesadzać, ani z tymi słodyczami, ani z tym winem, ale to wielki filozof pisał. Druga sprawa, o czym pisał, nie gromadzić w sobie negatywnych emocji, czyli umiejętność eliminacji emocji negatywnych ze swojego ciała, przez płacz na przykład. I jeżeli człowiek, taka cytat z tego filozofa, każda przykrość, którą człowiek zamyka w sobie, bardziej go boli. No i rzeczywiście tak to jest. Tłumienie emocji, brak możliwości przekazania komuś, wygadania się komuś, to po prostu jest bardzo, bardzo ważne. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj mówię do panów szczególnie się zwracam, bo panowie czasami nie mają cierpliwości do tego, żeby wysłuchać kobietę, która chce im coś przekazać. A tu należy pamiętać o tym, drodzy panowie, że wy, jak rozmawiacie z sobą, to przekazujecie przede wszystkim informacje. I krótko, wy wysyłacie do siebie SMS-y. Natomiast jeżeli rozmawiacie z jakąś panią, to ta pani nie przekazuje tylko informacji. Ona też przekazuje swoje emocje w tym, co mówi. I dlatego dajcie im powiedzieć to, co mają do powiedzenia. Dajcie się jej podzielić być może bólem z sobą, którzy jesteście jej przyjacielem i wsparciem. Takie wsparcie jest bardzo ważne. Umiejętność podzielenia się z przyjacielem. I to o tym mówił już święty Tomasz z Akwinu, ale o tym wiemy cały czas. Na tym też w dużej mierze bazują psychologowie, czy też osoby, które wspierają kogoś psychologicznie. Rodzina, no to dajmy powiedzieć, niech ta pani powie, co ma do powiedzenia. Nie przerywajcie, wspierajcie, a nie wznoście oczy do góry, no, kiedy w końcu przestanie gadać, przecież powiedziała, co ma być, albo takie mów sen do sedna. Nie! Dajcie się tej pani wygadać. Obcowanie z przyrodą, utworem muzycznym lub innym dziełem sztuki, to również jest coś, co może poprawić nam nastrój. I tutaj zaczerpnął z innego słynnego filozofa, świętego Augustyna, który właśnie powiadał, że sztuka koi nerwy, działa kojąco na nerwy, tak samo jak natura. Kolejna rzecz, o której wspominał święty Tomasz z Akwinu, to kąpiel w kontekście depresji. To kąpiel, czyli spa, sanatio per aqua, czyli przez odbudowa, naprawa przez wodę. No, proszę Państwa, spa to nie tylko woda, to także kwestia różnego rodzaju masaży, prace z ciałem. No, ja już kiedyś wspominałem,
co się spotkało z uśmiechem niektórych z pań. Wiem to, któż z nas nie lubi miziania? I takie mizianie jest potrzebne. Ono daje nam relaks, ono powoduje, że jesteśmy w dobrym nastroju. Po prostu potrzebujemy miziania. No i sen, oczywiście sen, o którym już wspomniałem. Tak więc święty Tomasz z Akwinu, mądry mąż, który zresztą był prekursorem pewnych działań filozoficznych i teraz w tej chwili ta filozofia świętego Tomasza z Akwinu, troszkę tutaj może dwa słowa, w końcu mówimy o emocjach, to mogę też troszkę tak mniej, bardziej pójść w kierunku tych działań, a nie tylko o ziołach i o ziołach. Proszę Państwa, święty Tomasz z Akwinu jest prekursorem myślenia holistycznego. On właśnie prowadził to sformułowanie, że uważał, iż człowiek to jest istota psychofizyczno-duchowa. Trzy elementy. Nie tak jak Kartezjusz, na którym się opierała medycyna XX wieku. XXI wieku już trochę mniej, bo do tego właśnie holistycznego podejścia wszyscy dążą, łącznie ze Światową Organizacją Zdrowia. A w XIX i XX wieku wszyscy opierali się na paradygmacie kartezjańskim, który mówił, człowiek to maszyna, który trzeba wymienić element i będzie działał. No nie jest tak. Człowiek jest bardziej skomplikowany, niż by się wydawało tym zwolennikom kartezjanizmu. Nie jest tak, jak mówił Kartezjusz, przynajmniej takie jest moje zdanie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zioła, to mamy tutaj podstawowym surowcem zielarskim, który używany jest w przypadku depresji, to jest ziele dziurawca. Najlepiej sprawdzają się alkoholowe ekstrakty, to nie znaczy, że to musi być nalewka z dziurawca. To może być ekstrakt suchy, tylko że wysuszony, ale ekstrahentem, czyli tą substancją, wywabiającą substancje czynne, był właśnie alkohol. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że on hamuje zwrotne wchłanianie z przestrzeni synaptycznej dopaminy, serotoniny, norepinefryny, GABA. To po prostu działa na to przekaźnictwo synaptyczne. I w przypadku dziurawca mamy jeszcze znakomite efekty działania polegające na tym, że działa rozkurczowo na mięściówkę gładką przewodu pokarmowego. I to jest bardzo ważne, dlatego że bardzo często emocje są zawieszone w ciele. I jakże często te emocje odczuwane przez kule w gardle, ściskanie w żołądku, biegunki albo zaparcia i rozkurczowe działanie na mięśnie gładkie jest tutaj bardzo ważnym elementem terapii, bo działamy nie tylko na synapsy w mózgu, ale działamy także na mięśniówkę przewodu pokarmowego czy układu moczowego. I dziurawiec naprawdę jest świetną receptą na depresję. Jednakże trzeba brać pod uwagę, że dziurawiec ma pewne działania niepożądane i pewne interakcje, z którymi wchodzi w interakcje z pewnymi lekami. Nie zaleca się go w ciąży i w laktacji. W przypadku nadmiernego nasłonecznienia też może być problem w przypadku dziurawca, dlatego że dziurawiec zwiększa narażenie na oparzenia słoneczne, powoduje po prostu takie działanie fotouczulające, więc nie stosuje się dziurawca, gdy idziemy się opalać, gdy jedziemy na jakieś egzotyczne wakacje, czy jesteśmy w lecie na przykład na słońcu, to w tym dniu po prostu, jeżeli mamy zamiar się opalać, unikamy dziurawca. Wchodzi on także w interakcję z niektórymi lekami, na przykład takimi lekami jak warfaryna, cyklosporyna. Warfaryna to jest taki środek, który obniża krzepliwość krwi. Cyklosporyna to taki środek, który się stosuje w przypadku chorób reumatoidalnych jako immunosupresja, takich bardzo zaawansowanych, ale też na przykład po przeszczepiach się stosuje, po przeszczepach cyklosporynę. Też w przypadku leczenia lekami stosowanymi w leczeniu HIV, także lekami antynowotworowymi innego rodzaju, może wchodzi w interakcję. I nie stosuje się go też razem z lekami antydepresyjnymi, które już pacjent przyjmuje, bo może to spowodować taki efekt serotoninowy i może to jakby nasilić działanie tychże leków. Dlatego też rozsądne byłoby, gdy ktoś stosuje jakąś farmakoterapię w chorobach serca na przykład, czy w chorobach przy depresji, żeby skonsultować podawanie preparatów na bazie dziurawca z lekarzem. Kolejna sprawa, ale teraz właśnie, co do dziurawca i jego działań niepożądanych. Działania niepożądane
występują tylko u 3% pacjentów, którzy stosują leki z dziurawcem. Natomiast w przypadku leków syntetycznych to działania niepożądane występują aż w 20% przypadku. Bardzo często pacjenci stosujący leki antydepresyjne przerywają ich stosowanie dość szybko, bo źle się po nich czują. No, ja namawiam zawsze, proszę Państwa, do tego, abyście Państwo się konsultowali z lekarzem, żebyście byli pod opieką lekarza. Lekarz wie więcej, lekarz chce Wam pomóc, lekarz ma wiedzę, której Wy nie macie. Wam się może wydawać, że wszystko kontrolujecie. Nie. Pewnych rzeczy po prostu nie wiecie, bez świadomości tego, że tego nie wiecie. Dlatego też to, co ja mówię, to zawsze trzeba przepuścić przez filtr. Ja to po prostu mówię na zasadzie edukacyjnym, informacyjnym. Natomiast co do już konkretnego leczenia, radzę konsultować się z lekarzem. Bądź też z farmaceutą. Farmaceuta w aptece to jest też osoba bardzo kompetentna i bardzo dobrze znająca się, zwłaszcza nie tylko na farmakoterapii, ale też na fitoterapii, szczególnie się dobrze znają farmaceuci, bo mają to na studiach po prostu. Lekarze niestety nie, ale może będą mieli. Kolejna sprawa, kolejny surowiec żelazki, który warto stosować w przypadku depresji, to korzeń żeńszenia. Korzeń żeńszenia to jest taki klasyczny preparat o działaniu adaptogennym. Ja mówiłem o adaptogenach w moim wystąpieniu, gdzie mówiłem o odporności, więc proszę sobie tam cofnąć się na YouTubie, poszukać albo na tym profilu facebookowym. Tam jest to bodajże w tamtym roku, to mówiłem, albo na przełomie tego roku i poprzedniego. I korzeń o adaptogenach ogólnie, ale tutaj tylko wspominam o żeńszeniu, bo on się szczególnie często stosuje w przypadku depresji. On dodaje energii, ten żeńszeń. Powoduje zwiększenie po prostu wydolności fizycznej, stymulację ośrodków ruchowych, podnosi odporność organizmu. On po prostu jest takim wzmacniającym organizm środkiem i fizycznie, i psychicznie. Poza tym ma jeszcze inne działania, ale już o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Skupiamy się dzisiaj na depresji. Bądź też na stanach depresyjnych, które nie są depresją. Także stres może nas wprowadzić w depresję, może nam nasilić depresję, jeżeli już ją posiadamy. Często też stres powoduje, że zajadamy ten stres, często słodyczami, i to też nasila proces depresyjny, zważywszy na to, co mówią o fast foodach. Stąd też warto się odwołać w przypadku przewlekłego stresu do substancji adaptogennych, jeżeli nie możemy się go pozbyć. Chodzi o poziom kortyzolu w przypadku stresu. Ten poziom kortyzolu normalnie, jak tu Państwo na tym schemacie widzicie, on tak faluje. Czyli tak, rano go mamy dużo, potem poziom jego spada i tutaj o godzinie, prawda, porannych, gdzieś około 6, 7, 8, on znowu wzrasta i takie falowanie. Niestety w przypadku stresu mamy cały czas wysoki poziom kortyzolu i to nie jest dla nas zdrowe w różnych aspektach, między innymi tutaj w aspekcie emocji. I warto wtedy się odwołać do preparatów, które mają działanie, surowców zielarskich, które mają działanie adaptogenne. Mówiłem o żeńszeniu. Tutaj taki przykład receptury, którą używamy w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza, czyli korzeń aszwagandy, korzeń tarczycy bajkalskiej i korzeń z żeńszenia. Korzenia żeńszenia to są wszystkie ekstrakty, które my używamy. Tu są dawki terapeutyczne, jakie stosujemy w przypadku pacjentów. Takie działanie podnosi naszą odporność na stres. I to wytestowaliśmy u pacjentów. Naprawdę czasami pacjenci wspominają, że nawet po pierwszym dniu stosowania już jest lepszy efekt. Kolejna sprawa. Jeżeli mamy w przypadku tych zaburzeń depresyjnych, nastrojów depresyjnych, jakieś takie problemy ze snem, czy też problemy z takimi, powiedzmy, z efektami, duże efekty emocjonalne, mamy nasilenie tych emocji złych, one nas dołują, to warto się czasami odwołać do uspokajających produktów. I tutaj mamy trzy takie receptury, które stosujemy w naszym centrum. Tu jest mieszanka ziołowa, którą używamy, melisa, rumianek, serdecznik, głuk, kozłek i chmiel. Albo krople o bardzo podobnym składzie, tylko że w postaci alkoholowego ekstraktu. Ten alkoholowy ekstrakt jest o tyle dobry i dobrze działający, dlatego że on powoduje, że on się szybko wchłania do naszego organizmu. Takie krople rozpuścimy w niewielkiej ilości wody. Ja tak zalecam zwykle na przykład przed snem 2-3 łyżeczki takich kropli rozpuszczone w pół kieliszka wody, żeby to stężenie było wysokie i wtedy się wchłania bezpośrednio od razu z jamy ustnej. I drugi preparat tutaj, drugi surowiec
Czyli preparat z trzech takich typowych surowców, czyli korzeń kozłka, ekstrakt ziela męczennicy i sproszkowane szukich chmielu. To jest też również coś, co może dobrze działać na nasze skołatane nerwy. I w depresji ma swoje zastosowanie. Kolejna sprawa, czasami depresja może być mylona z zespołem przewlekłego zmęczenia, bądź też może być tak, że ten zespół występuje równolegle. I wtedy też musimy spróbować odwołać się do innych surowców naturalnych, nie tylko do typowo antydepresyjnych. Warto wtedy zastosować koenzym Q10. My używamy tego preparatu też u nas w centrum. Dajemy go początkowo nawet wyższej dawce. Tutaj taka dawka 100 mg na dzień to jest taka dawka podtrzymująca, ale na początku to zalecamy nawet 300 mg. To jest bardzo bezpieczna substancja, ona występuje endogennie w naszym organizmie, ale z czasem, z wiekiem ilość jej spada. Ona odpowiada za energetykę ustroju, więc jak jest mało koenzymu Q10, no to możemy mieć nasilenie na przykład depresji, możemy mieć zmęczenia przewlekłego. Druga substancja to korzeń żeńszenia i owoc guarany. Na przykład połączenie korzenia żeńszenia z owocem guarany, my taki preparat stosujemy, w przypadku na przykład meteopatii, to jest dobre połączenie. Korzeń żeńszenia z guaraną daje taką jasność umysłu. Nawet jest stosowany jako taki preparat, który poprawia szybkość uczenia się przez uczniów. Tutaj taki przykład też, kofeina jest takim typowym produktem, który w tym ze zmęczeniem sobie stosujemy. I tutaj przytoczyłem Państwu też takie z książki Profiletka zdrowotna i fitoterapia, taką tabelkę, gdzie ile, w jakiej roślinie znajduje się, ile kofeiny. Najwięcej oczywiście w guaranie, która używana jest do preparatów ziołowych, ale także w kawie, herbacie, czekoladzie. I to można sobie też tutaj przytoczyć, żebyście Państwo wiedzieli, ile tam tego jest, bo to nas też może. Kolejna rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to że w przypadku osłabienia, zmęczenia, może być przyczyną tego, mogą być źle funkcjonujące mitochondria. Mitochondria to organelle komórkowe, które znajdują się, które zajmują się produkcją energii w naszym organizmie i jeżeli mamy one źle funkcjonują, no to ta energetyka jest osłabiona i dlatego trzeba wiedzieć, co nam te mitochondria stymuluje. I tutaj właśnie taki przykład substancji i też sposobów życia, które mają wpływ na mitochondria. Wysiłek fizyczny powoduje namnażanie mitochondriów, ale substancje takie jak na przykład kwercetyna lub inne polifenole też z rośliny mitochondriów. Resveratrol, czyli ta substancja obecna w skórkach winogron. Koenzym Q10, już wspomniany. Antyoksydanty, witamina A, witamina C, witamina E, mówię tutaj E takiej naturalnej, czyli tokotrienole, tokoferole oraz kwasy omega-3. One również tutaj są zalecane do takich uzdrawiających mitochondria substancji. Mówiąc o depresji, musimy też pamiętać o bólu, bo jak tutaj jest napisane, źródło jest podane na dole, 65% chorych na depresję doświadcza dolegliwości bólowych, ale też na drugą stronę ból powoduje depresję, zwłaszcza ból przewlekły. Ja się często z tym spotykam w przypadku pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa, stawów, kiedy przychodzą na przykład z uszkodzonym dyskiem międzykręgowym, z uciskiem na nerw. To są ogromne, makabryczne bóle, z którymi pacjenci nie mogą sobie poradzić, bo na taki ból korzeniowy niestety przeciwbólowe leki czasami w ogóle nie działają. My mamy swoją metodę taką oryginalną, terapeutyczną tych ucisków na korzeń nerwowy i ona jest bardzo skuteczna. Natomiast no niestety przeciwbólowe środki nie działają. Dlatego też czasami się stosuje antydepresanty i inne tam, ale to już na inną rozmowę jest temat. Więc też warto wiedzieć w przypadku, kiedy
mówimy tutaj o leczeniu, suplementacji diety, o tym, żeby wiedzieć, że niektóre leki psychotropowe, które stosują, są na przykład w depresji takiej endogennej, czy zespole dwubiegunowym, no to już jest taka bardzo nasilona. Tu już wtedy nie wchodzą w grę raczej preparaty ziołowe, ale wchodzi suplementacja, dlatego że na przykład niektóre leki mogą powodować braki, mogą wypłukiwać z naszego organizmu, czy witaminy z grupy B, czy koenzym Q10, dlatego tutaj Państwu przedstawiłem, w przypadku jakich substancji leczniczych my powinniśmy suplementować dietę. Najczęściej są tymi lekami są selektywne inhibitory zwrotnego wchłaniania serotoniny. I tutaj zalecana jest suplementacja witaminą B12, kwasem foliowym. Zresztą mówi się o tym, że B12, no generalnie mamy za mało B12 w organizmie, jest epidemia niedoborów witaminy B12. Też jest ważna, ale w przypadku siły, w przypadku energii. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak ważna jest suplementacja. Stąd też my czasami zalecamy naszym pacjentom zarówno witaminy z grupy B, ale także inne składniki, które wspomagają nasz organizm w przypadku właśnie depresji, bo one wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego. I tutaj urydyna, myoinozytol, kwas alfa-liponowy. To są wszystko substancje, które wpływają zarówno na ośrodkowy układ nerwowy, jak i na obwodowy układ nerwowy. Takie połączenia, na przykład tutaj jest taka receptura, którą my często używamy w przypadku zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Znam przypadki, gdzie pacjenci, którzy stosowali przewlekle leczenie antydepresyjne po wprowadzeniu takiej receptury, uznali, że ona działa na nich bardzo dobrze, wręcz lepiej niż leki antydepresyjne, które potem mogli, oczywiście pod kontrolą lekarza, odstawić. Bo ja też bardzo Państwa namawiam do tego, żebyście się konsultowali z lekarzami, żebyście samodzielnie nie podejmowali sytuacji terapii, zwłaszcza w przypadku depresji. Pamiętajcie, zdarzają się samobójstwa w depresji. I trzeba ją traktować poważnie. Ale też trzeba mieć rozsądek, żeby nie każdy jakiś handrę, czy też nostalgię, czy też jakieś takie obniżenie nastroju dobrze traktować jako depresję. Czasami po prostu zwyczajnie taka sytuacja. No, ktoś nam zmarł w ostatnim roku, no to 1 listopada nastraja w tym kierunku i będziemy się czuć tacy troszkę osowiali. Ale to już nie jest depresja, to jest normalny stan, który my mamy. To jest życie. W przypadku depresji też warto się odwołać do preparatów hamujących rozwój menopauzy. Menopauza może skutkować nerwowością, depresją, bezsennością. Zawsze ja to obserwuję, panie, które są w tym okresie, mają nasilenie wszystkich swoich objawów, które zwyczajnie miały. Jeżeli ktoś na przykład był taki czasami nostalgiczny, to nas niestety, ale wpada w depresję, może wpaść w depresję w okresie menopauzy. I to tu już mnóstwo takich sytuacji jest. Jak ktoś miał tendencję do tycia, no to przytyje i to z 10 kilo, albo i więcej. I tak dalej, to można mnożyć. Tu właśnie Państwu dałem taki przykład tych różnych chorób, które Państwo macie. Co możemy w przypadku stosować? No, są różne surowce zielarskie stosowane jako działanie estrogenopodobnym, czy też soja, pruskwica, szyszki chmielu, niepokalanek, konicza łąkowa, tutaj nieuwzględniona w tej tabeli. To są wszystko substancje, które możemy stosować do hamowania objawów wypadowych, objawów menopauzy. Są skuteczne. Oczywiście czasami trzeba brać, no nie poradzimy sobie z tym i stosujemy leki, ale chciałem Państwu zaznaczyć, że menopauza to nie jest choroba. To jest po prostu stan fizjologiczny. Więc stosowanie leków, które mają ogromną ilość działań niepożądanych czasami, jest kontrowersyjne. Zacznijcie od ziół, a potem ewentualnie spróbujcie, jak się nie da, leki. To jest, tutaj trzeba taką pewną rozsądek wykazać w tej kwestii. W przypadku depresji też dochodzi do zaburzeń witalności, szczególnie witalności u mężczyzn. I może się ono objawiać, jeszcze nasilać tą depresję dodatkowo. Tutaj taka receptura
którą my stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa w przypadku zaburzeń witalności u mężczyzn. To jest taka receptura, która jest z buzdyganka, żeńszenia, tarczycy bajkalskiej, mumio. To są wszystko, to też jest taki produkt, który taka receptura, która jest dobra w przypadku zaburzeń w jakości nasienia u mężczyzn, bo są tutaj takie, na przykład mumio poprawia jakość nasienia, buzdyganek tak samo, selen, cynk, to wszystko są też w tym kierunku działające produkty. Proszę Państwa, to nie jest tak, że działa to od razu, ale stosowanie systematyczne powoduje, iż ta jakość witalności się poprawia. Kolejna, i tutaj taka reasumpcja, reasumując to, nie reasumpcja, tylko reasumować, reasumując to moje wystąpienie, najczęściej w przypadku nastrojów depresyjnych kierujemy się tym zestawem, czyli dziurawiec z żeńszeniem. W przypadku, gdy towarzyszy temu zaburzenia bezsenności, bezsenność, lęk, to wprowadzamy też taki preparat uspokajający. Czasami wystarczy nawet doraźnie 2-3 łyżeczki na odrobinę wody i wypić to. Wystarcza. Nie działa to długo, więc można, nawet jak w nocy ktoś się obudzi, bo w depresji zdarza się taka sytuacja, że pacjenci zasypiają, ale wybudzają się w nocy. Nie mogą ponownie zasnąć. To jest bardzo częste, bardzo charakterystyczne dla depresji i wtedy stosujemy właśnie takie połączenie. I to dobrze działa. I można stosować nawet o godzinie 4 nad ranem, bo takie połączenie działa około 2 godzin, więc się o 6 możemy już swobodnie obudzić. Kolejne, ostatnie takie działanie to na przykład nie możemy dawać dziurawca, bo ktoś bierze leki antydepresyjne. To wtedy stosujemy raczej preparaty o działaniu adaptogennym, czyli tam korzeń witani, ospały, czy aszfagandy z tarczycą i zręczeniem. Nie używamy tego dziurawca, bo tutaj może dojść do interakcji. Oraz też zachęcam Państwa do zestawów, które tutaj mam. To jest zestawienie taka receptura, gdzie jest kwas alfa-liponowy, urodyna, inozytol, ale też grupa witamin z grupy B, witamina C. To są też taka substancje, takie składniki, które wzmacniają nasz system nerwowy. Tak więc tyle z tego mojego wystąpienia. Ja jak zwykle zachęcam Państwa do edukacji. Edukacja to na przykład książki. Te dwie książki, jedną napisałem sam z ojcem Grzegorzem, wywiad Rzeka, to ta prawda tutaj, żółta ziołolecznictwo, ojca Grzegorza Sroki, a druga profilatka zdrowotna fizjoterapia razem z panią profesor Iwaną Wawer. Także zachęcam do lektury i do edukacji, bo to się po prostu tu bardzo opłaci. Teraz przejdę do pytań, które do mnie spłynęły. Postaram się tutaj to uruchomić, ale coś tutaj chyba znowu, prawda, nie mam, no więc muszę się pochylić do tego tutaj mojego komputera. Co my tu mamy za pytania? Idziemy od początku. Więc tak, dzień dobry, to ja też już mówiłem, dzień dobry. Dobrze, tutaj co my tu mamy dalej za pytania? Na razie wszyscy się tylko przywitali ze mną. Dużo tryptofanu jest w grzybach, warto zjadać. Tak, grzyby w ogóle są źródłem bardzo wielu substancji odżywczych. One stymulują odporność bardzo dobrze. Kiedyś mówiono, że grzyby są bezwartościowe. No jakaż to nieprawda. Oczywiście, że są bardzo wartościowe. Odsyłam tutaj do specjalistów od grzybów. Tutaj jest ich sporo. Tłumienie emocji to najgorsze, co może być. To zgadzam się. Bardzo to niestety wpływa negatywnie na nas i musimy umieć bezpiecznie uwalniać emocje. Kolejna sprawa, tutaj dłuższe pytanie. O ile wiem na temat zasady działania dziurawca, powszechne jest mówienie, że to hyperycyna rozpuszczalna w alkoholu ma działanie antydepresyjne, natomiast spotkałem się z doniesieniami, chociaż żadnych konkretów badań nie przytoczą, więc już tutaj może chodzi pewnie Panu o to, że
Nie tylko heparycyna. Rzeczywiście, ma Pan rację. Są takie doniesienia, które mówią, że nie tylko heparycyna działa. Dziurawiec, pamiętam z lat 90., na początku lat 90., jak z ojcem Grzegorzem byłem na co dzień, no to po prostu pamiętam, on zawsze powiadał tak, że dziurawiec wzmacnia system nerwowy, tak powiadał. Ja mu wtedy na to, że no dziurawiec to tak głównie na wątrobę i na przewód pokarmowy działa, nie, to na nerwy też działa. Nie było wtedy jeszcze informacji o tym, że dziurawiec działa właśnie w ten sposób na serotoninę. On już wtedy, on miał taki wgląd inny. I potem była i do tej pory funkcjonuje jakby w większości naukowców to przekonanie, że działa przede wszystkim heparycyna, a ona się ekstrahuje z ziela poprzez ekstrakcję alkoholem. Ale są też doniesienia takie, że mimo braku heparycyny ten efekt się pojawia. Proszę Państwa, jest tak, tajemnica natury. My naprawdę w przypadku ziół czasami nie wiemy, po prostu nie wiemy, co działa, wiemy tylko, że to działa. Ja to wielokrotnie powtarzałem. Ja stosuję mieszanki ziołowe czasami, które są tradycyjnie stosowane od kilkudziesięciu lat i jestem zadziwiony po prostu efektem tych działań i siłą działania. One czasami działają wielokrotnie silniej niż leki syntetyczne. Wielokrotnie bardziej prozdrowotnie i szybko czasami. Także czy dziurawiec z heparycyną, no tak się go kojarzy, ale to nie znaczy, że to musi być tylko to. Mogą być też inne. Różeniec górski. Tak, on to jest adaptogen. Jeden z adaptogenów, ich jest wiele, tarcza bajkalska z adaptogenem. On również działa pozytywnie. Drugie pytanie, też od pana Dominika. Jeszcze drugie pytanie. W państwa kanale słyszałem, że łączenie korzenia kozłówka z strzyżykami chmielu działa synergistycznie, ich efekty działają sześciokrotnie silniej. Tak, tak, tak. Są badania na ten temat. Autorkami badań były dwie pani profesor. Pani profesor Wiesława Bylka i pani profesor Irena Matuławska. I one po prostu to odkryły tą synergię działania. Jest publikacja na ten temat. Bezsenność też doprowadza do depresji, tak było w mojej rodzinie. Tak, to prawda, deprawacja snu, tak jak mówiłem na początku, że to jest jeden z czynników, które może wyzwolić depresję. Tak, następne pytania. Co pan powie na temat młodego jęczmienia? No nie wiem, nie stosowałem go. Dobre są opinie na jego temat, ale jakoś nie mam swoich osobistych doświadczeń, żeby móc Państwu powiedzieć. No, opinie są dobre, natomiast jak działa, przyznam się, osobistych doświadczeń nie mam. Czy można przyjmować suplementy z piperyną przy nadciśnieniu? Oczywiście, że można. To tak byśmy po prostu nie pieprzyli potraw. No, piperyna to jest składnik pieprzu, więc pewnie, że można. Jakimi ziołami można mieszać różeniec górski? No może pani mieszać na przykład z innymi adaptogenami, jak tarczyca bajkalska, jak dziurawiec, no tam aszwaganda, no można tu różne połączenia ze sobą stosować. No my akurat wybraliśmy w tym naszym adaptogenie takie połączenie aszwaganda, korzeń żeńszenia, tarczyca bajkalska. Mam najwięcej doświadczeń w tej kwestii. No, tarczyca bajkalską ja stosuję od chyba, nie wiem, 6 lat bez przerwy i no to jest niesamowity surowiec zielarski i daje taką energię i no i odmładzająco działa też. To jest ciekawe dla pewnie niektórych z pań. Proszę Państwa, chyba na tym wyczerpałem Państwa zapytania dotyczące tego problemu. I jeżeli coś Państwu się jeszcze nasunie, to zachęcam do odzywania się czy to na Facebooku, czy też na YouTubie, tam będzie zawieszony ten program. Bardzo dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia.